Siemka, z tej strony, jak to dzisiaj zajmiemy się Festergutem, drugim z ziemniaków profesora Putrizide. Zapraszam! Festergut, jeden z ziemniaków od profesora Putrizide. Putrizide, jak tam kto zwał, tak zwał. Od PP, zwanego w Polsce. Bardzo prosta taktyka, nie ma za bardzo nad czym się zastanawiać. Bossa łapie dwóch tanków, zmieniają się w sumie po wybuchu. Trzymają go, nie ma znaczenia, no na środku go trzymają. I klepiemy bossa. Klepiemy bossa stojąc pod bossem. Jeżeli chodzi o redepsy, redepsi się rozstawiają, bo dostają żyganie. Więc warto, żeby inni nie obrzygali. I to jest dziesiątka. Dwie osoby dostaną rozdymki pomarańczowe nad głową. Jedna musi być na tankach, a najlepiej w bossie, żeby my lasi nie musieli biegać. A druga gdzieś tam się zbiegają RDPsi i sobie to łapią. Dlaczego? Tutaj dostajemy takiego debuffa trwającego 2 minuty. On się będzie odświeżał za każdą taką piłeczką. I najlepiej mieć 3 staki tej piłeczki przy wybuchu, bo po trzeciej tej piłeczce Rotface wybuchnie, zada ogromny damage i w takim momencie zależy, ile mamy staków, to tyle mniej damage'u wyrwiemy. Są osoby, które mogą sobie poradzić bez staków na tym wybuchu, ale po co, jak można z tymi piłkami. Jak widzimy tutaj idealnie z tyłu stoją RDPsi zbiegnięci, na tankach są melasi, którzy łapią staki. Piłeczka wybucha, zostawia debuffa takiego fioletowego, on się zamieni w stack. I mamy 2 staki. No i tak jak mówiłem, po trzecim razie wybuchnie. I okaże się, kto zbierał staki, a kto nie. Na przykład Shadow Priest może Dispersion rzucić sobie, żeby przeżyć taką, taką część bez całkowicie. O, tutaj widać żyganie na Arkoncie. Ma jakiś, nie wiem kto, jakiś ktoś. Jeszcze taka rzecz, na wersji heroicznej profesor będzie z balkoniku zrzucał ziemniaki. Będzie to widoczne, tak, będzie taka malutka zielona fontanna pod nogami, bo on zawsze rzuca w kogoś, więc będzie rzucał taką małą zieloną fontannę pod nogi i w tym momencie unikamy tego, no po prostu odbiegamy gdzieś na bok i wracamy na pozycję. I właśnie był wybuch, kto widział, ten widział, kto nie, no to przepraszam, że nie uprzedziłem. Zostało nam dużo takiej pomarańczowego gazu. I staki spadły. Bijemy dalej. Tu niepotrzebnie sobie zbiegli Demon Lock i Bala Dudu, bo już więcej nie będzie eksplozji. Może zdarzyć, mogą się zdarzyć 2 eksplozje, tak? Oczywiście, że mogą, ale tu widzimy, że zostało bossowi, nie wiem, z 10%, no to nie ma bata, żeby jeszcze raz wybuch, tak więc niepotrzebne było to zbieganie. Jak sami widzicie, Fester nie należy do najtrudniejszych bossów, wystarczy trzymać się strategii i będzie dobrze. Pamiętajcie, żeby wykorzystywać też umiejętności własnej postaci, żeby wesprzeć raid. No, nie jest ściśle określone, że trzeba tylko i wyłącznie robić to, co w strategii. W tym odcinku to wszystko. Zachęcam Was do subskrypcji oraz do pozostawienia dzwoneczka, a także komentarza. No i tej łapki w górę. Trzymajcie się i do następnego.